28 lutego w hali 20 ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Paczkowskiego odbył się finał halowych mistrzostw Polski juniorów w koju halowym w sezonie 2009-2010. Po wielogodzinnych zmaganiach tytuł mistrza Polski zdobyła drużyna LKS Rogowo. Wicemistrza zdobyła drużyna UKS ZS Pobliżyska Lechnicka. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna UKS Bałagana Lubianka, czwarte miejsce KS Warta Poznań, piąte miejsce LKS Gąsawa i na szóstym, ostatnim miejscu UKH Start 1954 Gniezno. Puchary i medale dla najlepszych drużyn wręczał prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski wspólnie z wiceprezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie Krzysztofem Rawalem.
Dać to jeszcze na wojsku ukraińskiego zapleczu,